Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry w ten piękny poniedziałek. Dla mnie po bardzo roboczym weekendzie, ale bardzo odkrywczym, takim poruszającym. I nadal powiem szczerze, że jak pracuję i widzę pracę, przemianę ludzi, transformacje, jakie przechodzą, procesy, to po tym, co się zadziało w ten weekend we Wrocławiu, po tym, co wcześniej osobiście podobnego procesu doświadczyłam sama, jestem pod ogromnym wrażeniem czego? Tego, jak ciało pamięta. Dokładnie ciało, bo na etapie, kiedy działy się te dramaty i trudności, te osoby miały kilka dni, kilkanaście dni, kilka tygodni. W łonie mamy. Nie na świecie. W łonie mamy. A dokładnie pracowaliśmy z traumą utraconego bliźniaka. Z czymś, na co nie masz dowodu. Nie masz zdjęcia USG. Nie masz zdjęcia, na którym w ogóle jesteś ze swoim bliźniakiem. Nie masz wspomnień mamy czy taty, że był Stefanek, była Krystynka, miałeś braciszka, miałaś siostrzyczkę. Tylko z momentem, kiedy w łonie mamy plemnik i komórka jajowa po połączeniu stworzyła dwa zarodki. Bo były dwie komórki. Może trzy zarodki, może cztery. I tam po kilku dniach, po kilkunastu dniach, po kilku tygodniach jeden lub więcej zarodków obumarło. Ich serduszka, ich ciałka przestały żyć. A ty zostałaś, zostałeś. I wydawałoby się to takie nic. No nawet jeśli tak było, a przecież nie masz niegoska na to dowodu, to co mi to tam, skoro ja nic nie wiem, nie pamiętam, co ja taką kropeczką tam w mamy brzuchu byłem. No. I tu powiem szczerze, że po pierwszym ćwiczeniu, w jakim wprowadziłam grupę, w delikatnym, lekkim ćwiczeniu, gdzie można było podróżować, snuć, wyczuwać obecność, musnąć się, dotknąć, potem zobaczyć, spotkać, zaczęła się odtwarzać tak głęboka pamięć, nie ta oczami widziana, tylko czuta ciałem. No, a im bardziej w proces, tym odkrywały się tak głębokie emocje, o których naprawdę ze wzruszeniem, ale z takim poszanowaniem do procesu mogłam patrzeć i obserwować, a wcześniej, kiedyś się tego uczyć i sama przechodzić na sobie, bo ja też z ciąży mnogiej. Jestem przezachwycona tym, jak można pracować z ciałem. Jak pracę, którą wykonuję, pokazuje głębię tego, o czym my mówimy na etapie prenatalnym, krótko po poczęciu. To jest po prostu, to jest taka głębia. A przyglądając się w ogóle tematowi bliźniaka, tak ogromna rana, z jaką nie zdajesz sobie sprawy, dopóki nie zmierzysz się z tym, czego doświadczyła tutaj grupa. Spotkanie bliźniaka na ustawieniach to jest mały Miki. W porównaniu z tym, jaką strata bliźniaka wyrządziła ci ranę w serduchu. I tak jak powtarzam od początku, wiedzieć to 40% zdrowienia. O reszcie, dopóki się z tym nie zmierzysz, nie masz pojęcia, jak to jest ogromne w tobie i jak pół życia odzwierciedlasz tą ranę i jak te emocje związane z momentem straty dają ci znać w twoim życiu i jak często je czułaś, czułeś, z nimi chodzisz i z nimi chodzisz na terapię, bo to odrzucenie, tą stratę, ten ból, ten lęk, to przerażenie, tą trudność z oddychaniem, to kołatanie serca, te niepokoje, te ataki paniki. Idziesz i leczysz u terapeuty, bierzesz na to leki, nie mając często pojęcia, że to
jest pochodna traumy bliźniaczej. Dokładnie, o tym się przekonała grupa odważnych dusz, która pracowała ze mną we Wrocławiu. To jest przepiękny proces, a fenomen pamięci naszego ciała jest dla mnie naprawdę pod ogromnym... kurczasz, mi słowa braku, czujesz, ale jestem pod ogromnym naprawdę wyrażeniem tego, co niesie nasze ciało. Wiedząc, że ono pamięta, bo pracuje z totalną biologią, ale jak to zobaczysz, a jeszcze lepiej poczujesz na sobie, ile pamięta twoje ciało, to dopiero zrozumiesz. Wow. Musiałam się z tym podzielić, bo chodzę z tym od wczoraj i po prostu no, czuję, jak we mnie kipi po prostu podziw, szacunek do pracy, ale do naszego ciała i do każdej traumy, każdej trudności, z którą jesteś, ty, ja, on, ona. I co piękniejsze, z tym można pracować, to można odkopać, nie tylko to, co pamiętasz, co było rok temu, 2 lata temu i kto ci wtedy dokopał do tyłka, ale również z tym, co wydarzyło się, kiedy miałeś kilka dni, tygodni w brzuchu mamy. O wglądach, które przychodziły i nadal przychodzą do uczestników warsztatów, o których piszą do mnie do dzisiaj, które im się otwierają jeszcze bardziej i zaczynają łączyć kropki, to jest po prostu niesamowite, co im się z okresu ciąży zaczyna przypominać. Szok. Życzę ci, kochana, kochany, dobrego dnia. Jestem w ten weekend we Warszawie, we Wrocławiu, na ustawieniach. Być może będziesz miał ochotę w sobotę zobaczyć się ze mną we Wrocławiu, w sobotę we Warszawie, w niedzielę we Wrocławiu i popracować. Jeśli tak, to do zobaczenia. I do zobaczenia w jakiejkolwiek innej przestrzeni. Całuję mocno, pozdrawiam.